Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnia. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach. Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Oto Słowo Pańskie. W Nim wybrał nas przed założeniem świata. Są to słowa świętego Pawła z dzisiejszego drugiego czytania poprzedzającego Ewangelię. Wiemy dobrze, jak świat miał wyglądać w Bożych planach, jak miała wyglądać cała ludzkość i poszczególny człowiek. Człowiek miał być takim ulubieńcem Bożego serca, Jego świętym i szczęśliwym dzieckiem, a ludzkość miała być Bożą rodziną, wypełniona Bogiem, miłością i pokojem. Tak niestety się nie okazało i tak nie jest do dzisiaj. Aczkolwiek zapowiadane jest, że kiedyś tak będzie, kiedy Kościół, kiedy ludzkość, świat przejdzie swoje oczyszczenia. Otóż na ziemię przyszedł grzech, a wraz z nim również nieszczęście, nieporządek, niepokój, zło, cierpienie i łzy. I człowiek odszedł od Boga, utracił Boga, ale zarazem i samego siebie. Wszystko bowiem traci się, jeżeli traci się Boga. Bóg jednak nie mógł o nas zapomnieć. Nie uniósł się ambicją, że
a zostawię ten świat na zagładę, a stworzę sobie inne dzieci. Otóż znalazł sposób na to, żeby umożliwić nam powrót do swego domu i do swego serca, żeby zniszczyć zło w swoich zabłąkanych dzieciach. Otóż odwieczny Syn niebieskiego Ojca stał się Synem Maryi, żebyśmy się stali Jego braćmi, siostrami i świętymi dziećmi Najświętszego Boga. I święty Paweł pisze, w nim wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłością przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. Otóż tylko przez Jezusa Chrystusa i tylko w Jezusie Chrystusie jesteśmy znowu dziećmi Bożymi. On narodził się w brudnej stajni, żeby nas wyprowadzić z szatańskiej stajni, wprowadzić do domu Bożej miłości. I być dzieckiem Bożym to największa rzecz, jakiej w ogóle możemy pragnąć, a zarazem najłatwiejsza do osiągnięcia. A w jaki sposób? Wystarczy tylko nie udawać dorosłych, bo inaczej przed Bogiem się skompromitujemy. Zobaczcie, człowiek sobie robi różne takie ludzkie plany na przyszłość, chociażby dotyczące obecnej sytuacji, polegając głównie na swoich zdolnościach, swoich siłach, zapominając, że jego możliwości są ograniczone. A poza tym zapominamy o tym, że szatan o nas walczy i możemy ulec zwiedzeniu. I zobaczcie, w tej całej strategii gdzieś tam coraz bardziej oddalamy się od Boga. Już te chrześcijaństwo praktykowane obecnie coraz mniej przypomina te, z którymi mieliśmy do czynienia 30 lat temu, 70 lat temu, czy 100, jakiego doświadczył Maksymilian, odprawiając chociażby mszę świętą tutaj w tej kaplicy. Otóż sam Syn Boży, odwieczne Słowo Boga Ojca, odwieczna mądrość, staje się dla nas, przychodzi do nas właśnie w postaci takiego bezradnego dziecka, aby nam pokazać, jak my mamy zachowywać się wobec Boga i innych, aby w nas żyć tym dziecięctwem i uczyć tej postawy całe rzesze świętych. I zadajemy sobie pytanie, na czym ma polegać ta nasza postawa dziecięctwa duchowego. Z jednej strony powinniśmy uznać swoją słabość i grzeszność i nicość, a z drugiej strony to, że Bóg jest moim Ojcem i że mnie kocha. Niestety, nasze wyobrażenie dzisiaj o Bogu jest nieco wypaczone, bo Bóg mnie kocha, ale Jego miłość wyraża się w tym, że chce mnie poprawić, wyzwolić z grzechu, że chce, ale nie czyni to na zasadzie czarodziejskiej różdżki. On potrzebuje z mojej strony nawrócenia, potrzebuje współpracy. A my ciągle o tym zapominamy. Pamiętajmy, że do nieba
mogą się dostać tylko święci. Tam obowiązują takie zasady, jakie, o jakich Kościół głosił odwiecznie. Dzisiaj w niektórych miejscach głosi się zupełnie coś innego. Niestety, a z czym to jest związane? Związane jest z tym, że nasze wyobrażenie Boga Ojca często budowane jest na naszych, można powiedzieć, wyobrażeniach, naszych postawach. Jakże często jesteśmy tolerancyjni wobec zła, które się dzieje wokół nas i twierdzimy, że nas to nie obchodzi, ale nie tak się dzieje z Panem Bogiem. Pan Bóg chce, aby to całe zło się z nas wytopiło. Abyśmy skorzystali z tego okresu życia na ziemi, by do końca uleczyć nasze dusze. I często to się dzieje przez cierpienie. Jakże bardzo w obliczu pandemii koronawirusa, co jest, można powiedzieć, takim ewenementem w dziejach historii człowieka, stawiamy takiego bożka, jakim jest zdrowie, ponad swoją relację z Bogiem. I jesteśmy gotowi nawet Boga sprzedać albo wypaczyć Jego obraz, aby tylko przedłużyć choćby o dzień, o rok, o kilka lat swoje życie tu na ziemi. A ono przecież tu na ziemi nie jest wieczne. I powinniśmy bardziej zadbać, w jaki sposób, w jakim momencie i gdzie staniemy po tamtej stronie życia. A z pewnością pomoże nam to, gdy uchwycimy się mocno Pana Boga za rękę, gdzie nie utracimy wiary, gdzie będziemy korzystać z tych dobrodziejstw, które daje nam Bóg, chociażby daje nam ciało żywego Jezusa. On po to uczynił mszę świętą, żebyśmy w niej uczestniczyli. Bo właśnie tutaj na mszy świętej jesteśmy przenoszeni jak na Golgotę, gdzie dziękujemy Jezusowi za to, że On za nas cierpi, umiera i okazujemy Mu wdzięczność. Poza tym, moi drodzy, jakże często nasze wyobrażenie Boga Ojca budowane jest na podstawie obrazu Ojca Ziemskiego, co przecież nie w pełni oddaje tej prawdy, jakim jest Bóg Ojciec w niebie. I zaledwie część prawdy ukazana jest chociażby w takich przypowieściach, jak przypowieść o synu marnotrawnym. Ujrzał go jego ojciec, to znaczy syna, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Tak reaguje Bóg na każdego, ale nawracającego się grzesznika. Okazywaniem swego miłosierdzia. Jak mówi święta Tereska od Dzieciątka Jezus, powinniśmy aż do zuchwalstwa ufać Jego dobroci ojcowskiej, wszystkiego oczekiwać od Niego, nie przypisywać sobie sukcesów, wiedząc, że jest to skarb dany nam przez Boga, ale nadal pozostaje Jego własnością. Cóż my możemy podarować Bogu? Tylko puste ręce, aby Bóg je napełnił swoją łaską. A wszystko, co mamy, jest przecież darem Jego łaski. I chociaż wiemy, że
czegokolwiek się dotkniemy, co otrzymamy od Boga, w każdej chwili możemy to zniszczyć, możemy to zmarnować i co gorsza, możemy to przywłaszczyć sobie, a tak jak mówi święta Tereska, nie powinniśmy zniechęcać się swymi błędami, nie powinniśmy koncentrować się na upadkach, ale natychmiast ufając Bogu powstawać i wierzyć, że nas kocha. Dalej mówi, rozpoznawać, przyjąć i pokochać swoją słabość, to nie znaczy godzić się na grzech, czy go usprawiedliwiać. Oznacza jedynie stawać w prawdzie, wyzbywać się złudzeń, poznawać swoją nędzę i ufać w Boże miłosierdzie. Tak jak dziecko, które jest przede wszystkim zapatrzone w miłość matki czy ojca, tak samo Bóg pragnie, abyśmy my zachowywali się wobec Niego. I wtedy będzie czuł w swoim sercu, że naprawdę zachowujemy się jak Jego dzieci. A On wtedy nas od każdego zła ustrzeże. On nas przeprowadzi przez najtrudniejsze chwile, chociażby przez ten czas, który na nas czeka. Amen.